Siemano, siemano, witam serdecznie w kolejnym odcinku. No i co, znajdujemy się w miejscowości Zwolę. Dzisiaj jest sobota, a jak jest sobota, to zazwyczaj w większych miastach jest targ. Po prostu rozkładają stragany, sprzedają różne ciuchy, warzywa, owoce i dużo jest też street foodu, czyli jedzenia ulicznego. I może dzisiaj wybiorę się do jakiejś takiej budki na tym targu i coś przekąszę, zobaczymy co tam mają. W dzisiejszym odcinku będę chciał Wam pokazać ten targ i te uliczne budki z żarciem, o ile jakieś będą. No ale przeważnie jak jest targ, to są jakieś różne smażone ryby, kepsy, jakieś te lumpie. Ale spróbuję znaleźć coś, czego jeszcze nie jadłem. Może coś nowego się uda znaleźć, zobaczymy. Dobra, mamy jakieś 3 minuty pieszo i będziemy na targowisku. No jesteśmy, widzowie, przez całą długość, po całym centrum. Jest rozstawiony dzisiaj targ i ciągnie się aż do samego końca. Pierwsza budka, która mi się rzuca, to jest samochód z żółtym serem. Jak wiecie, Holandia słynie z tego, że uwielbiają żółty ser i tutaj możecie sobie rzucić okiem, jak ludzie sobie kupują sery. Dobra, ja najpierw muszę lecieć na bankomat, żeby wybrać jakąś gotówkę, bo nie wszędzie tutaj można zapłacić kartą. No i zobaczcie, nieczynny. Jak nie masz gotówki w domu, no to jesteś w czarnej dupie. W czarnej dupie jesteś, niedługo nie będzie gotówki. Mało tego, nigdzie nie będzie można jej wybrać. Znalazłem. No coraz gorzej z tym hajsem, widzowie. Dwie dyszki, cykes na potrzebę dzisiejszego odcinka. Tutaj znajdujemy się na samym końcu tego targu, że tak powiem, i tutaj widzę dookoła same też jedzenie. Tutaj żółty ser po raz kolejny, fajny rower. Tutaj jakiś gościu stoi, nie wiem co ma. Currywurst, to ta niemiecka kiełbasa. Tutaj lumpie, chyba, tak mi się wydaje. Tak, no te lumpie to są opanowane w Holandii. Dobra, co w ogóle jest na tym targu? Teraz Wam pokażę. Stoisko z pieczywem. Rajstopy dla kobiety, każdy znajdzie coś dla siebie. Stoisko z rybami, widzowie, na ciepło, takie smażone, można kupić i do domu na wynos pakowane. Różne, przeróżne rodzaje ryb tutaj mają, także wszystko na pewno na takim targu dostaniecie, łącznie z krewetkami. Kurczaki, tutaj możecie sobie zobaczyć, jaka kolejka jest po tak zwane chickeny. I tak samo na ciepło, na zimno, pakowane, wszystko jest, wszystko mamy tu w Holandii. Sery żółte to tak naprawdę są co kawałek. Jeżeli chodzi o Holandię, to mamy co kawałek stoisko z żółtym serem. Rzeźnik, widzowie, mięsko, różne rodzaje mięska. Także Holendrzy też wybierają się właśnie na targ po to, żeby kupić sobie świeże mięso, nie te pakowane marketowe. Kwiaty, przede wszystkim dużo kwiatów. Pełno jest też stoisk z kwiatami, gdzie możecie kupić na swojej wybranki lub po prostu sobie do domu, jak ktoś lubi. Tutaj mamy piekarnie, chlebki i różne pasty. Tutaj tak samo, pieczywo i jeszcze raz pieczywo, widzowie. Warzywa, owoce, jak to na targu, widzowie, jak to na targu. Pełno też świeżych warzyw i świeżych owoców. No co, widzowie, no ogólnie targ jak targ. Ludzie chodzą na targ, bo chcą świeże warzywa, świeże owoce, świeże pieczywo. No i jest takie założenie, że na targu kupisz taniej. Czasem jest tak, że płacisz za jeden produkt, dostajesz dwa. Targi są znane na całym świecie. Wiecie, że Holendrzy od zawsze byli takimi handlowcami. Już w dawnych czasach pływali statkami i robili handel. Także te targi w Holandii są naprawdę popularne. Najczęściej spotykane takie budki to są właśnie żółte sery, ryby, różne mięsa i pieczywo. To spotkamy na targu najczęściej. Ja myślę, że wybierzemy teraz się do jakiejś takiej budki z jedzeniem i spróbujemy coś zjeść, coś nietypowego. Spróbuję zjeść zupełnie coś nowego. Nie kebaba, nie lumpie i nie te holenderskie snaki. Po prostu może znajdę coś innego. Chodź ze mną, kolego. Dobra, mamy tutaj taką budkę, z tego co widzę, armeńską, czyli kuchnia armeńska. Spróbuję coś wziąć, odejdziemy na bok i sobie spróbujemy tego oto armeńskiego jedzonka.
A więc tak, zamówiłem coś, czego jeszcze nigdy w życiu nie jadłem. Pierwsze to jest blicik. Tutaj wrzucam wam fotę, co to jest. Macie po holendersku i po angielsku napisane składniki. I drugie to jest pasus tolma, jakoś tak. Nie wiem, czy dobrze wypowiadam. Jest to kuchnia armeńska. I za chwilę to rozpakuję i będę próbował. Te produkty będę jadł pierwszy raz w życiu. Ogólnie mało, ale to bardzo mało jadłem w życiu kuchni armeńskiej. Raz, może dwa, byłem kiedyś w jakiejś armeńskiej restauracji i raz, bardzo dawno temu, byłem zaproszony do Armeńczyków na kolację. Kuchnię oni mają dobrą. Jedzenie mi wtedy, pamiętam, smakowało. Także rozpakujmy to i zobaczmy, co tam w ogóle jest. Dobra, więc na pierwszy ogień wjeżdża ten blicik, czy jakoś tak. Zobaczcie, jest podany z takim sosem pomidorowym, tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy, jak smakuje. Nie wiem, czy to jest jakiś naleśnik. Wygląda to jak naleśnik, zaraz to przekroję na pół i zobaczymy, jak to wygląda po przekrojeniu. Tak wygląda po przekrojeniu, żebyście sobie mogli zobaczyć ten farsz. I co mogę wam powiedzieć? Przypomina mi to trochę taki nasz polski krokiet, nie? Tylko że nie ma panierki ten naleśnik. Dobra, spróbujmy to, zobaczmy, co to jest. Biorę w rękę, nie będę się z tym cackał. Całkiem dobre, tylko bym powiedział, że trochę niby kuchnia armeńska, ale bardzo słabo przyprawione. Nie jest po prostu pikantne, jest łagodne, a myślałem, że będzie pikantne, bo lubię pikantne. Ale w smaku jest dobre, oceniłbym to na, powiedzmy, ile bym dał na 10. Ile bym dał na 10? Powiedzmy 6. 6 dam na 10. Jest dobre, jest jadliwe, ale powiem wam, że szału nie ma. Nie jest to jakieś nadzwyczajne, ale powiem wam, że jest dobre, jest ok. Jest to coś innego niż to, co na co dzień próbuję, gdzie objadam się tymi holenderskimi snackami i różnymi tureckimi kebabami i tak dalej. Więc dzisiaj taka całkiem pozytywna odmiana, jeżeli chodzi o kuchnię armeńską. 6 daję. 6 to jest dużo, bo wiecie, jak coś jest niedobre, to się daje 1, 2, 3. Powyżej 5 mi się wydaje, że już jest dobre, a dycha to już musi być naprawdę petarda. Ale spoko, spoko. Jestem ciekaw tego drugiego dania. Zaraz zobaczę, bo te drugie to mi przypomina taki gołąbek. Coś takiego jak u nas gołąbki, bym powiedział. Ok. Opędzlowane. Powiem wam tylko tyle, że musiałem się ewakuować do auta z przyczyn technicznych. Zaczęło wiać, lekko kropić, także mówię, uciekam do auta, żeby jakoś to dokończyć, ten odcinek. Dobra, zobaczmy te drugie danie. No czyli miałem rację, wygląda to jak nasze polskie gołąbki. Gołąbki od babusi lub od mamusi. No słuchajcie, bardzo podobne do gołąbków, bym powiedział, że takie danie fast foodowe w postaci gołąbka. No zaraz to spróbujemy i zobaczymy, jak to smakuje, czy w ogóle mają podlot do naszych polskich, bo my to mamy sztosy. Słuchajcie, czy gołąbki to w ogóle to jest takie typowe polskie danie? Ciekawe, jakby to smakowało Holendrom, jakby postawić taką budkę z gołąbkami, bigosem. Dobra, próbujemy, zobaczymy, co w trawie piszczy i jak doprawiają gołąbki Armeńczycy. No okej, więc sprawdźmy to. Wiecie, co jest najgorsze? Żeby się nie ubrudzić. Ja to jestem ogromna niezdara, wszystko mi leci i wypada zawsze. Także boję się. O kurczę, tutaj powiem wam, zaraz wam
pokażę na przybliżeniu, ale farsz jest zupełnie inny niż w naszych gołąbkach. Także spróbujmy tego. Kurczę, no. Wiedziałem, że to będzie skomplikowane, żeby to zjeść, ale nie, że aż tak. Fasolę nawet tu widzę. Wybaczcie, no. Dobre. Jeżeli chodzi o gołąbki, zupełnie inny smak. Powiem wam, bardzo dobre. O wiele lepsze od tego poprzedniego dania. No pycha. To jest pyszne. Fasola, ciecierzyca chyba tutaj jest. No. Bardzo dobre. To już kosztowało chyba, o ile pamiętam, 4 euro. A tamte poprzednie 2,5. Ale tutaj mogę dać śmiało 7,5. 7,5 mogę dać śmiało. Ten farsz jest bardzo dobry. Też nie jest pikantny, ale jest mega dobry. Słuchajcie, jestem w połowie i teraz pokażę wam, jak to wygląda. Przepraszam, w środku, żebyście sobie zobaczyli, jak wygląda to danie w środku. Okej, więc tak wygląda w środku ten farsz. Jest to naprawdę bardzo smaczne. Jestem w takiej, jeszcze mam większą połowę, żeby to dokończyć, ale chciałem wam pokazać, jak to wygląda właśnie od środka. I nie, tutaj zdecydowanie mogę powiedzieć, że to jest dobre. Tak jak mówiłem, o wiele smaczniejsze od tego poprzedniego krokieta, naleśnika, nie wiem jak to nazwać. Jakbym miał wybierać z tych dwóch, to na pewno to danie bym powtórzył. To danie bym powtórzył, bo to jest smaczne. I zobaczcie, widzicie, jakie tutaj są składniki? Tu jest po prostu wszystko i to jest bardzo syte wbrew pozorom. Podejrzewam, że jeden taki, góra dwa i będziecie najedzeni. Spoko, no także widzicie, armeńska kuchnia, coś nowego, tak to się prezentuje. Fajne, fajne, tylko szkoda, że te dania nie są pikantne. Ja myślałem, że to będzie bardziej pikantne, bo ja uwielbiam pikantne jedzenie, ale to akurat nie jest. Pikantne jest takie łagodne, ale mówię, jak będziecie, spróbujcie sobie kiedyś, jak będziecie widzieć taką armeńską budkę, jak będziecie mieli okazję być w armeńskiej restauracji, to spróbujcie sobie tych ich gołąbków, że tak powiem, bo są naprawdę bardzo dobre. Teraz podsumowując to wszystko, widzowie, zobaczyliśmy sobie, jak wygląda targ. Te targi są podobne i w każdym większym mieście ten targ zazwyczaj tak wygląda. Są warzywa, są różne szybkie jedzenia, czyli street food, pieczywa i różnego rodzaju mięsa, ryby i tak dalej. Podsumowując tą kuchnię armeńską, jest to jedzenie dobre, jest smaczne, nie jest jakieś takie, że odpycha, bo wiecie, próbowałem kiedyś różnych kuchni i są takie dania, na przykład takie tureckie, które mi nie smakują. Te mięso miało taki dziwny zapach. Kiedyś byłem w takiej restauracji, gdzie podawali typowo tureckie jedzenia i zamówiłem, już nie pamiętam co, i to było takie odpychające. Ale powiem wam tak, ten pierwszy krokiecik słaby. To drugie o wiele lepsze, o wiele smaczniejsze, ale powiem wam, jakbym był głodny i bym przykładowo szedł sobie po mieście i bym miał wybrać sobie, czy zjeść tego gołąbka, czy typowego tureckiego kebaba, to chyba wybrałbym kebaba. Bardziej bym się najadł i wiadomo, mięso tutaj w Holandii, jeżeli chodzi o kebaby, mają dobre. Czyli jeżeli na głodniaka miałbym wybierać, to chyba bym ominął tą armeńską budkę, ale warto spróbować. Warto spróbować, bo ludzie mają różne smaki i komuś może być to na przykład o wiele smaczniejsze. Bardziej smakować niż mi. Dla kogoś może być bardziej smaczniejsze niż dla mnie, ale może też być dla kogoś bardziej takie odpychające i niedobre, bo wiecie, no każdy ma swój smak i są rzeczy, które lubimy i których nie lubimy. No czego ja nie lubię? Wiecie, czego ja nie lubię, widzowie? Czego ja nie lubię? Czy jest coś, czego nie lubię? Nie lubię zupy krupniku. I wiele osób się dziwi, jak ty możesz nie lubić krupniku? Nie lubię krupniku. A moja ulubiona zupa to grochowa, ogórkowa, pomidorowa, no i rosołek. Piszcie w komentarzach, jakie wasze ulubione są zupy. Ja zawijam się do chaty. Trzymajcie się, widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie.